Nazywam się Jarowoj i jestem jednym z żarców z warszawskiej gromady Białożar. Dzisiaj chciałem opowiedzieć Wam trochę o mitologii słowiańskiej, ponieważ uważam, że jest to temat niezmiernie istotny z rodzimowierczego punktu widzenia, natomiast wiedza na ten temat w naszym społeczeństwie jest w mojej ocenie niewystarczająca. Mitologia słowiańska jest o tyle istotna, ponieważ wyznacza pewien światopogląd przez zawarte w niej ideały, oczywiście w przekazany w alegoryczny sposób. Nim przejdziemy w ogóle do omówienia mitów, wyjaśnijmy sobie może najpierw w dwóch słowach, czym mit w ogóle jest. Mit jest przede wszystkim sfabularyzowaną wersją dogmatu. Mit należy odczytywać alegorycznie. Odszyfrowując go, jego znaczenie, uzyskujemy pewien wgląd w przekaz, jaki chcieli nam pozostawić przodkowie. I dzisiaj skupimy się na takich kilku najważniejszych dla rodzimowierstwa mitów, które zadają rodzimowierczy światopogląd. Oczywiście w kolejności takim pierwszym mitem jest mit o powstaniu wszechświata. Mit o powstaniu wszechświata rozpoczyna się w sposób bardzo podobny do tego opisywanego w mitologii greckiej. A więc na początku był chaos, z tym, że u nas na początku była prajednia, a więc wszystkie żywioły były przemieszane, żaden bóg nad niczym nie sprawował pieczy, ponieważ żadnego boga wcześniej nie było. Dopiero po czasie z kosmicznego nieładu zrodza się jajo, według przekazów, które to dzieli się na trzy części. Tak? Następuje rozpad tego embrionu naszej rzeczywistości i ze skorupek zradza się niebo, z białka kosmiczny praocean, natomiast żółtka pierwszy z bogów, którego my nazywamy Sfarogiem. Dlaczego to jest takie istotne? Z bardzo prostej przyczyny, ponieważ wyznacza to pewien ontologiczny światopogląd nazywany kosmocentryzmem. W religiach semickich, w przeciwieństwie do religii słowiańskiej, takim pierwszą przyczyną wszystkiego jest Bóg. W mitologii słowiańskiej jest odwrotnie. Jest odwrócona przyczyna i skutek. Tutaj pierwszą przyczyną jest kosmos, z którego dopiero bogowie się zradzają, a to oznacza, że bogowie nie są wszechwładni, ponieważ ograniczają ich prawa kosmosu, prawda? To też oznacza, że rodzimowierstwo nie może być sprzeczne z nauką, ponieważ wiedza, jaką uzyskujemy dzięki metodzie naukowej, przybliża nas do poznania rzeczywistości sakralnej, rzeczywistości boskiej. I to jest pierwszy mit, który chciałem mniej więcej przybliżyć, oczywiście w telegraficznym skrócie, ponieważ czas nie pozwala na omówienie całości. Drugim takim mitem, o którym chciałem opowiedzieć, jest mit kreacji bóstw pierwszych. Także mówimy tutaj o Perunie i Welesie. A więc dwóch pierwszych synach Sfaroga. Według mitu, jednego z wersji, Perun zradza się z iskry, z kosmicznej iskry, która opadła z kuźni Sfaroga na tafle pierwotnego oceanu. Czyli mamy do czynienia z przypadkiem. To, co nazywa się obecnie w fizyce łamaniem symetrii. Z odbicia Peruna powstaje jego alter ego, antagonista, powiedzmy zły brat bliźniak, Veles. Perun jest chyba najbardziej znaną postacią mitologii słowiańskiej. Jest to bóg gromów przede wszystkim, ale nie tylko. Jest to również bóg światła, pan wysokiego nieba i bóg siły. Przeciwieństwem jego jest Veles, który włada ciemną stroną natury, również magią i wiedzą, mądrością. Oba bóstwa współtworzą świat. Co to oznacza? To oznacza, że rodzimowierstwo nie jest dualistyczne, jeśli chodzi o podział na dobro i zło obiektywne. To oznacza, że jasna i ciemna strona rzeczywistości są niezbędne, aby nasz świat mógł funkcjonować, aby mógł być zachowany ład. Nawet się mówiło po chrystianizacji Słowian, ale nie tylko, na przykład również Bałtów, że Panu Bogu oddają świeczkę, a diabłu ogarek. Co to oznacza? To znaczy, że obie siły są niezbędne do tego, abyśmy jako ludzie mogli przetrwać.
Trzecim mitem, który chciałbym Państwu przybliżyć, jest mit kreacji człowieka. Według tego mitu Perun po ciężkiej pracy chciał wykąpać się w Bali. Po tej czynności otarł się wiechciem słomy i rzucił na ziemię. Przechadzał się opodal Weles, który ten wiechciem słomy wziął, zaczął formować, nadając ludzkości kształt. Perunowi kształt się spodobał, wlał weń życie. Tutaj mamy tak naprawdę do czynienia z takimi dwoma charakterystycznymi przekazami, jeśli chodzi o przodków. Pierwsza jest taka, że człowiek powstał niejako przez przypadek. Nie był zamyślany, tak? Nie był pomyślany najpierw, a później wykreowany. To było na zasadzie kolejnego złamania symetrii. Druga opcja jest taka, że człowiek powstał człowiek w dalszej części mitu, jego funkcją jest sprawowanie funkcji gospodarza. Perun i Weles stworzyli człowieka, aby miał kto gospodarzyć na wykreowanym przez niego świecie. A więc powiedzmy uprawiać go. To oznacza, że człowiek nie jest władcą świata, jest jego częścią. Oczywiście zaawansowaną częścią, jeśli chodzi o na przykład umysł, natomiast tylko i aż częścią. Dlatego też chociażby ekologia jest ważna z rodzimowierszego punktu widzenia, ponieważ my nie stawiamy się nad przyrodą. My jesteśmy w tej przyrodzie, w niej egzystujemy i jesteśmy tak samo w niej zakotwiczeni jak bogowie chociażby, którzy z kosmosu powstali. Mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu mniej więcej obraz mitologii słowiańskiej i idei, z niej wynikają. Mam nadzieję, że z czasem społeczeństwo nasze będzie bardziej samoświadome, jeśli chodzi o swoje dziedzictwo, zarówno duchowe, jak i intelektualne. I w przyszłości przerodzi się to na realny wpływ na to, jak postrzegamy rzeczywistość i jak się zachowujemy. Dziękuję bardzo za uwagę. Sława!